Cześć, witajcie, mamy wtorek, dlatego zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. No ja standardowo was zaproszę na początku do subskrypcji tego kanału. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to klikajcie subskrypcję, będziecie na bieżąco z moim kanałem. No i to, tak jak zawsze powtarzam, jest taki mały motywacyjny kopniaczek. Ale nie przedłużajmy i przechodzimy do newsów. Pierwszy news dzisiaj jest taki, że Nino Schurter sobie wrzucił na swojego Facebooka i Instagrama zdjęcie nowego roweru, który dostał od Scotta, a mianowicie Scotta Geniusa. I to jest oczywiście maszyna downhillowa i nawet pozwolił sobie Nino na swoim profilu oznaczyć Brandona Fairclough i powiedział, że no chciałby z nim trochę może jakieś rzeczy się od niego nauczyć, trochę z nim pojeździć, ale zaznaczył, że to powinno być raczej po Igrzyskach Olimpijskich. No, dlatego tam kiedyś było tak mówione, że Nino w sumie to tak technicznie jest taki dobry, że czemu by nie miał próbować się mierzyć w downhillu. No zobaczymy, może gdzieś po Igrzyskach to się wydarzy. To by było całkiem niezłe. Druga wiadomość jest niestety z tych mniej radosnych. Chodzi o Paulin Ferrand-Prévot. Niestety Paulin zmaga się z kontuzją, którą miała już w zeszłym roku. Chodzi o endofibrozę biodrową. To tak dosyć trudno brzmi i dosyć długo mi zajęło, zanim znalazłem polskie znaczenie tej kontuzji, tego schorzenia. Chodzi głównie o niedrożność tętnicy biodrowej i no, ona jest spowodowana tym głównie pozycją na rowerze, no a wskutek tego zawodnik czuje się osłabiony, ma mniej mocy, generalnie wolniej jedzie i czuje się szybciej zmęczony. No i w związku z tym Paulin będzie musiała przejść kolejną operację, a to jest zły sygnał, no bo potem pewnie czekają jakaś rekonwalescencja, no i nie wiadomo jak to będzie z tym jej kolejnym sezonem. A co gorsza, nawet zacząłem sobie trochę googlować na temat tej kontuzji. Były w przypadku kolarzy już takie kontuzje wcześniej i one podobnie jak w przypadku Paulin nawracały. Tutaj dzisiaj sobie odgooglowałem artykuł nawet z zeszłego roku z rowery.org o jednym kolarzu szosowym, który miał podobne problemy i przy drugim zabiegu już no, stwierdzono, że niestety ale nie będzie mógł kontynuować swojej kariery. No, oby to nie dotyczyło Paulin Ferrand-Prévot i oby była w pełni zdolna i mogła trenować dalej i obyśmy mogli ją zobaczyć też na Igrzyskach w Tokio. A jeśli jesteśmy już przy kontuzjach i Igrzyskach w Tokio i jakichś tam niewiadomych, to mamy kolejne wiadomości, jeśli chodzi o Yolande Neff. Yolande Neff po swojej kontuzji, po tym jak jej śledziona została uszkodzona, będzie ją czekała długa rekonwalescencja. Prawdopodobnie dopiero za 3 miesiące będzie mogła wsiąść na rower. Natomiast jak sama mówi, ma nadzieję, że w związku z tym, że jej organizm sportowca jest trochę bardziej odporny i trochę szybciej się regeneruje, to będzie to miało miejsce troszeczkę szybciej. No, głównie chodzi o to, że Irlanda nie może za bardzo podnosić sobie ciśnienia krwi, bo to może spowodować jakiś tam wewnętrzny krwotok, bo coś tam gdzieś ma wstawione i przez to podniesienie ciśnienia krwi mogłyby się te rzeczy tam pouszkadzać i generalnie właśnie chodzi o to, żeby nie spowodować krwotoku wewnętrznego. No i cóż, no, na pewno długie, ciężkie miesiące przed Yolandą, no ale tak samo jak w przypadku Paulin, trzymamy kciuki, no żeby wszystkie zawodniczki były w pełni sezonu, w pełni możliwości, no i żebyśmy mogli oglądać wyścigi Pucharu Świata w pełnej obsadzie, no i tak samo chcielibyśmy, przynajmniej ja bym bardzo chciał, żeby wszystkie najmocniejsze zawodniczki były też w najwyższej swojej dyspozycji na Igrzyska Olimpijskie, no bo to by nam dawało bardzo, bardzo ciekawy wyścig w Tokio. I tego sobie i wam życzę. No i to by były wszystkie wiadomości na dzisiaj. Pamiętajcie oczywiście, żeby też zaglądać na Facebooka mtbxc.pl, na grupę kolarską mtbxc.pl. No i kolejny program cykliczny już w najbliższy piątek. Widzimy się pewnie, myślę, że będę wrzucał te programy cykliczne jakoś tak bliżej wieczora, to jest lepsza pora. A przy okazji jeszcze chciałem wam podziękować za to, że fajnie zareagowaliście na wszystkie filmy, które się pojawiły w czasie tego długiego weekendu, czyli na program cykliczny i na pierwszy film o sprzęcie, który
Może nie był jakoś tam do końca merytorycznie trafiony, ale kolejne będą, będę starał się robić coraz lepsze. No i widzimy się w piątek w kolejnym programie cyklicznym, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i cześć!